Jest to prywatna informacja tylko do wolnych, świadomych ludzi żyjących poza Matrixem, do Słowian, Polaków, Lechitów, Ariów i wszystkich pozostałych plemion słowiańskich rozsianych po całym świecie, do dobrodziejów, dobrodziejek, suwerenów, suwerenek, sędziów pokoju, prokuratorów pokoju. Kochani, dzisiaj jest Wielka Niedziela, kwiecień 2023 rok. Właśnie teraz nagrałem krótką wiadomość do pana papieża Franciszka w Watykanie, w Rzymie, aby pomógł mi rozwiązać tutaj jeden duży problem, który mam z grzesznikiem, takim jednym super grzesznikiem międzygalaktycznym. I tak zapytałem się pana papieża Franciszka w Watykanie, czy byłaby możliwość, aby od razu do piekła wrzucić grzesznika i żeby załatwić sprawę? Bo być może szacowny pan papież Franciszek umiałby to jakoś ogarnąć, aby super grzesznika wciepać go do piekła od razu, ten regulator, ten palnik na full odkręcić i żeby ten super grzesznik międzygalaktyczny poniósł karę. Więc tak starałem się tutaj z szacownym panem papieżem Franciszkiem coś tam ogarnąć, żeby mi zwrócono wolność moją, a wszyscy ci winni grzesznicy i przestępcy, którzy są odpowiedzialni za tą sytuację, aby ponieśli konsekwencje. No dobrze, drodzy wolni ludzie. Więc jest jeden super parszywy bandyta, przestępca międzygalaktyczny i super grzesznik międzykontynentalny, Magdalena Druzgawa Szczepanik Kaliszewska. Ona mieszka we Wrocławiu, ale pochodzi z okolic Dzierżoniu, Bielawa Pieszyce, Dolny Śląsk. Dzierżoniu Śląski, Bielawa Pieszyce. To jest tam obok Kamieniec Ząbkowicki, jak się jedzie z Wrocławia do granicy czeskiej, to właśnie Kamieniec Ząbkowicki, tam trzeba przejechać obok tej miejscowości. Więc ten super bandyta międzynarodowy, Magdalena Druzgała Szczepanik Kaliszewska, lat około 54, ona nosi okulary, jest winna zarzucanych jej czynów i ona zasługuje na kilka kar najcięższych, na kary śmierci wykonaną w miarę sprawnie i wrzucenie do piekła i podkręcenie regulatora tam. Może to by w miarę szybko załatwiło tą sprawę. Dzięki temu państwo polskie odczepiłoby się ode mnie i moja wolność, którą utraciłem przed ponad 5,5 roku, zostałaby mi zwrócona, ponieważ ta wyjątkowo grzeszna, parszywa, skundlona organizacja pod nazwem Państwo Polskie i Parszywa Zmiana obecnie nęka mnie uporczywie już szósty rok, wrabia w coś, czego nie popełniłem, kryminalizuje mnie, chce mnie pojmać i wtrącić do psychiatryka na całą wieczność oraz także pojmać i wtrącić do aresztu wcale nie tymczasowego na całą wieczność we Wrocławiu. Więc no wiadomo, że się muszę bronić przed państwem polskim, aby ci parszywi bandyci no nie dokonali tego, bo kwitów nie mają ani dowodów, ale po prostu no cały czas do tego dążą. Co mnie bardzo mocno stresuje, komplikuje mi życie i tak dalej. Więc wszyscy muszą za to odpowiedzieć. Wszyscy. Cała parszywa zmiana i całe państwo polskie, które to firmuje i akceptuje. Ponieważ oni wiedzą, że to jest prywatna rozgrywka wrocławskiego bandyty sądowniczego. Magdalena Druzgała Szczepanik Kaliszewska.
ona już jest sługusem przestępczej organizacji mafijnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyk Wydział Pierwszy Cywilny, pokój 168, Wrocław Krzyki, ulica Podwale 28, jest to budynek sądów rejonowych. Więc tego typu przestępcze organizacje tam chcą mnie pojmać, więc muszę się bronić przed tym, jak tylko mogę i jak to mi się udaje, ponieważ jak widać pojmanie Chrystusa no skończyło się fatalnie dla niego i dla jego życia, więc no po prostu trzeba robić wszystko, aby nie dać się pojmać, więc no ale tutaj o to chodzi, aby pogadać z tym, kto to wszystko zainicjował, czyli przestępczą organizacją pod nazwą Państwo Polskie oraz pracownikiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wrocław Wydział Pierwszy Cywilny Krzyki, Magdalena Druzgała Szczepanik-Kaliszewska, i od razu szybka kara śmierci wykonana spowodowałaby to, że zostałbym uwolniony ze wszystkiego i bym mógł zacząć żyć spokojnie. A o to mi chodzi. Dzięki.